Tym razem test zrobię za pomocą tej taśmy mojego nowego oscyloskopu. A w roli generatora wystąpi ten oto odtwarzacz kompaktowy z płytą, gdzie nagrane są sygnały testowe. Magnetofon przygotowany. Będziemy sprawdzać i notować wyniki z oscyloskopu, który jest podłączony do sygnału z CD i z magnetofonu po przejściu przez pętlę wejście, taśma, wyjście. Taśma rozpakowana. Trzeba tylko zrobić autokalibrację. Robi się to w ten sposób, że tutaj, gdzie mamy wybór autokalibracji, zmieniają się nam na wyświetlaczu trzy wartości. W tej chwili mamy niski prąd podkładu, czyli większą zawartość wysokich tonów, standardowy, czyli zrównoważony, i wysoki prąd podkładu, czyli większa zawartość niskich tonów. Dolby C wyłączymy. Będziemy robić to dla taśmy bez układów redukcji szumu, które też troszeczkę zwiększają pasmo przenoszenia, ponieważ sygnał nie ginie w szumach taśmy, a przez ekspander jest troszeczkę wzmocniony. No więc, tak jak powiedziałem wcześniej, zrobimy sobie to dla standardowego biasu i magnetofon przystępuje do kalibracji. W tej chwili kalibruje prądem wysokim. Teraz kalibruje prądem niskim. Korekcję wysokim teraz. Korekcję dla głowicy i taśmy. Teraz ustala poziom zapisu i wrócił do początkowej pozycji. O co chodzi z tymi poziomami zapisu? Chodzi o to, że poprzez magnesowanie biasem taśmy ustala odpowiedni prąd podkładu, dzięki czemu niskie częstotliwości, jak i wysokie częstotliwości są zapisywane z odpowiednim poziomem, tak że nie ma czegoś takiego, że na przykład dla 1 kHz poziom jest wysoki, a dla 50 Hz jest dość niski. Ten układ autokalibracji, sterowany też cyfrowo, wyrównuje charakterystykę na taśmie. I tak mam ustalony poziom zapisu plus 2 dB po kalibracji taśmy. Podaję sygnał o częstotliwości 500 Hz i zaraz do tego sygnału będę kalibrował oscyloskop. Dla częstotliwości 500 Hz mam takie wyniki przy takim poziomie taśmy i zaraz te wyniki zapiszę. Tutaj mamy sygnał 20 Hz. Mamy poziom zapisu dla wejścia na magnetofon, wyjście na magnetofon. I tym samym widzimy, że wyjście magnetofonu jest dość mocno zniekształcone. Wybaczcie, że nie robię zrzutów ekranów z tego cyfrowego oscyloskopu, ale jest on dla mnie nowością. Mam go od 2 miesięcy i jeszcze nie ogarnąłem wszystkich funkcji. Wcześniej miałem oscyloskop analogowy, no i nie było możliwości zrzutu z ekranu. Teraz możemy obserwować zmianę sygnału nadal nagrywanego na taśmie. W tej chwili mamy częstotliwość 28 Hz. Teraz mamy 30 Hz, 35 Hz i jak widać po tym pomarańczowym sygnale jakieś zniekształcenia dosyć silne są w tym wzmacniaczu. Poziom nadal plus 2 dB. 40 Hz dolny przebieg jest prawie dobry. No i wreszcie 45 Hz mógłbym uznać dolny przebieg za prawidłowy. I taka ciekawostka, że dla częstotliwości 60 Hz sygnał odczytywany z taśmy jest już prawie idealny.
Więc możemy uznać, że bez silnych zniekształceń ta taśma przenosi od 60 Hz, ale jeszcze mamy problem z poziomem sygnału. 75 Hz taśma przenosi idealnie. Przenieśmy się więc gdzieś w okolice drugiego skraju pasma i na przykład 8 kHz. A tak mamy dla 8 kHz. 8 kHz taśma. Po przełączeniu na źródło widzimy spadek już do 0 dB, czyli 4 dB w dół. Zwróćmy uwagę na wartości. 8 kHz przy podobnym sygnale wejściowym spadł o połowę sygnał. Widzimy 195 mV. Mamy teraz sygnał 12,5 kHz. Taśma. Źródło. Widzimy też silny wpływ tutaj, tam migoczący lewy kanał. To jest przesłuch na taśmie między jedną ścieżką a drugą ścieżką sygnału stereo. I widzimy na ekranie oscyloskopu, ten dolny przebieg to jest taśmy, że magnetofon, mimo że ten sygnał prawdopodobnie przenosi, to jednak taśma nie odpowiada mu sygnałem. Zobaczmy sobie monitor. Proszę bardzo, sygnał przenosi. Taśma nie odpowiada mu właściwym sygnałem już. 16 kHz. Sygnał wejściowy, sygnał z taśmy. Ma już wartość minus 8 dB, a czasami zmienia się do minus 10 dB. 18 kHz. No tutaj widzę, że będę musiał zająć się swoim odtwarzaczem kompaktowym. Niestety dla 20 kHz pomiaru zrobić nie mogę na tym odtwarzaczu. Muszę się zająć jego serwisem. Ale mamy w tej chwili sygnał z monitora, a teraz mamy sygnał z taśmy. I po włączeniu Dolby C. No nie jest to najbardziej efektywny sygnał. 40 mV na wyjściu. Po prostu tej częstotliwości na tej taśmie z Dolby C raczej nie zapiszemy. Żeby nie było, że płyta jest uszkodzona, bo częściej stosuję komputer do podawania sygnału z tej płyty. Mamy tutaj aplikację Jet Audio, którą odpowiednią ścieżkę podaje nam. Tu mamy podłączony komputer i tu wynik na oscyloskopie. Dlatego, że mój kompakt coś tam nie domaga z tymi wysokimi tonami, dość się zajrzeć do niego. Też ma swoje lata, nigdy nie był serwisowany, więc przyjdzie na niego pora. Podłączyłem komputer z odtwarzaczem Jet Audio ze zwykłego napędu DVD. Podam sygnał, który jest w wartości, już czytam, 18 kHz. I tak, 18 kHz taśma i źródło. O, źródło nawet możemy podciągnąć troszeczkę. Mamy 18 kHz źródło, 18 kHz taśma. I widzimy wyraźnie, że minus 20 dB. I podobnie tutaj. 80 mV na wejściu, podczas gdy 1 V jest na wejściu. Możemy zaobserwować, jak wygląda przebieg dla 18 kHz. Ten żółty, to jest przebieg po taśmie. O, proszę bardzo. Z monitora, czyli z samego magnetofonu jest idealny. A po taśmie nie. A tak nam wariuje przebieg dla 20 kHz na taśmie. Jego wartość to 80 do 100 mV przy sygnale wejściowym 1 V. Sygnał na taśmie dla częstotliwości 20 Hz. A teraz 25 Hz. Tu mamy wartość napięcia dla tego przebiegu, a tu dla tego przebiegu tu mamy wartość napięcia. Czyli ta jest na wejściu, a ta jest na wyjściu. Możemy zobaczyć, jak przełączę monitor, że się ta żółta zmieni. W tej chwili mamy sygnał z układu elektronicznego magnetofonu, a teraz po przejściu przez taśmę. Widzimy, że dla 27,8 Hz jednak ten sygnał jest jeszcze dość niski. Połowę wartości sygnału wejściowego. Częstotliwość 28 Hz, źródło, taśma.
i widzimy też, że wynik z komputera potwierdza, że na taśmie dla 30 Hz jest zniekształcony przebieg. Przebieg dla 2,5 kHz. Tak samo taśma, monitor, czyli monitor podaje nam sygnał na plus 2, plus 4 dB dokładnie, a taśma odpowiada z takim samym sygnałem. I wracając do przebiegu z oscyloskopu, mamy w tej chwili 2,8 kHz. Ja te wyniki sobie zapisuję po to, żeby potem wyliczyć wzmocnienie w decybelach. Teraz możemy zobaczyć wynik dla 8 kHz. Teraz jest wynik dla 10 kHz. Źródło, taśma. I proszę zobaczyć przebieg na ekranie oscyloskopu. Zobaczmy sygnał dla 16 kHz. I znowu odnosimy się do magnetofonu. Źródło, taśma. Minus 10 dB. Czyli 16 kHz na taśmie chromowej BASF. Tutaj jest opakowanie jeszcze od niej. Nie przenosi ten magnetofon, mimo autokalibracji i cofrowego systemu wspomagania. Ale jak włączymy Dolby C, o proszę bardzo, od razu się poszerza pasmo. Dla Dolby B już niestety nie. Wróćmy sobie do częstotliwości niższych, 16 kHz. Mamy włączony Dolby B, wyłączony Dolby B, czyli praktycznie nic się nie zmienia. Monitor, taśma i częstotliwość Dolby B, C, poszerzenie pasma dla C i częstotliwość 18 kHz Dolby C, Dolby B i bez Dolby. I proszę bardzo, 18 kHz minus 20 dB, podczas gdy źródło daje nam plus 4 dB. Teraz ustawiłem poziom minus 20 dB. Żeby zaobserwować, czy dla częstotliwości wyższych niż 12 kHz to pasmo będzie szersze. Mamy w tej chwili częstotliwość 1,8 kHz, ale zmieńmy sobie to na inną. I tutaj mamy już 5 kHz. Czyli widzimy, że dla minus 20 dB pasmo przenoszenia przez magnetofon jest dużo szersze niż dla poziomu nagrywania plus 4 dB. 8 kHz źródło, taśma. Dolby B, Dolby C. 10 kHz źródło, taśma, Dolby B, Dolby C. I nawet widać, że troszeczkę podbija nam poziom zapisu. Widzimy? Źródło, taśma. Układ ATC troszeczkę podbija zakres. Dla wyższych częstotliwości w tej chwili mamy częstotliwość 12,5 kHz, czyli dla niskich poziomów zapisu jak najbardziej jesteśmy w stanie osiągnąć 16 kHz albo i więcej. Mamy w tej chwili 16 kHz, mamy ten sam poziom, co dla niskich częstotliwości. W tej chwili mamy, muszę to przeczytać, 18 kHz i widzimy, że poziom jest ten sam. Co prawda przebieg trochę szaleje, ale pasmo zachowujemy. Mamy w tej chwili 20 kHz. Przebieg nam szaleje. Tutaj widać już na wyświetlaczu, że spada nam poziom zapisu, mimo że jest ustalony na minus 20 dB. Czyli moja teoria, którą wysnułem na początku, poparta też dziś jakimś artykułem, który czytałem, oraz wiedzą z technikum, dowodzi, że poziom zapisu dla niższych wartości w decybelach przenosi szersze pasmo, aniżeli głębsze naszycenie taśmy i na przykład poziom zapisu plus 4 dB. Czyli TDK SA, która
nie jest prawdziwą taśmą chromową, jest w stanie przenieść to pasmo zapisu jak taśma BASFA czy MDK. Zaraz sprawdzimy. Skalibrujemy sobie najpierw taśmę dla pozycji standard. Niech to sobie tam przekalibruje to wszystko, a my za chwilę podamy sygnał z tego samego źródła, czyli z komputera. Odtwarzacza kompaktowego nie będę używał. Mówiłem przed chwilą dlaczego. Musi być poddany serwisowi. No i monitor plus 4 dB. OK. Record, play, taśma. Częstotliwość 2 kHz. I przeniesiemy się do częstotliwości 16 kHz. 29 track. OK. I to mamy 19 kHz. 16 kHz. Jak widzimy, poziom sygnału wyjściowego jest naprawdę malutki. Łączmy Dolby B. Nie skutkuje. Dolby C troszeczkę tam nam poprawia to pasmo przenoszenia. Teraz ustawimy sobie poziom minus 20 dB. Częstotliwość wzorcowa to jest 500 Hz. 500 Hz, 17 track, OK. Ustawiamy minus 20 dB. OK, przełączamy sobie na monitor. Widzimy, że troszeczkę tą częstotliwość na magnetofon podbija po automatycznej kalibracji. Mamy w tej chwili... Możemy delikatnie skorygować. Mamy w tej chwili 1 kHz. Na ekranie w tej chwili widzimy częstotliwość 12,5 kHz ze źródła. Teraz jest taśma. Dolby B, Dolby C. Wyłączone Dolby. I częstotliwość 16 kHz bez Dolby. Dolby B, Dolby C. Czyli widzimy, że ta część jest troszeczkę podniesiona już poziom dla tej taśmy przy użyciu Dolby C. I też troszeczkę nam lata ten dolny przebieg. Mamy w tej chwili 18 kHz. Źródło, taśma, Dolby B nie reaguje, ponieważ on ma węższe pasmo przenoszenia. Dolby C troszeczkę nam poprawia ten sygnał na dole. Wniosek jest taki, że taśmy na poziomie minus 20 dB rzeczywiście ładnie przenoszą te częstotliwości, które podaje nam producent w instrukcjach obsługi. Natomiast jeżeli chodzi o poziom plus 4-5 dB, w zależności od tego, na jakim poziomie użytkownicy sobie nagrywają. Na przykład tutaj damy plus 2 dB, mamy częstotliwość 3 kHz. Zgodnie ze źródłem. I na takim poziomie magnetofon zapisuje do tych 8-10 kHz. Ze spadkiem minus 3, minus 10 dB. To jeszcze będę sprawdzał. Wystarczy, że te zapisy sobie przemnożę i porównam. I wtedy będę wiedział, jakie wzmocnienie dla danej częstotliwości ma magnetofon. Jak zauważył kolega Baco Drums pod poprzednim filmem, rzeczywiście TDK SA
ma węższe pasmo przenoszenia niż firma pochodząca od europejskiego producenta BASF, a później EMTEC. Może być to na poziomie nawet 2-3 dB. Najpierw to policzę, a potem podam wynik. Przeniosłem sobie dane z zapisu odręcznego. No tutaj się pomyliłem przy przenoszeniu tych danych, ale możecie zobaczyć sobie 8 kHz 370, 8 kHz 370. Po prostu tu miałem rozrzucone te zapisy, zapisywałem w przypadkowych miejscach. Teraz w tej pozycji wzmocnienie wyliczymy sobie, jakie mamy wzmocnienie, przyjmując wartość dla 500 Hz za poziom 0 dB, czyli tutaj mamy 0 dB. I tak samo dla tej taśmy TDK-a też przyjmiemy sobie 0 dB. Wartość dla częstotliwości 500 Hz. Po podliczeniu wartości w decybelach i przyjęciu 500 Hz jako wartości wzorcowej, czyli 0 dB, widzimy, że dla 3 kHz mamy dla chromu BASF-a spadek minus 1,3 dB. Tu nie robiłem dla 3, tylko dla 2. Mamy spadek 0,88 dB, więc ten pomiar nie jest miarodajny, ale dla 5, dla porównania widzimy, że mamy spadek minus 2 dB, a tutaj mamy 2,24 dB. Dla 8 kHz mamy 2,75 dB dla BASF-a, a dla TDK-a 6,14 dB. Dla 10 kHz dla BASF-a mamy 8,62 dB, a dla TDK-a 10. Dla 12 kHz dla BASF-a mamy minus 14 dB, dla 12 dla TDK-a minus 14 dB. I 16 kHz minus 15 dB, a dla TDK-a minus 18 dB. Naprawdę te wartości niewiele się różnią, uważam te taśmy za podobne. Tutaj spadek przy 16 kHz jest 3 dB różny, no to jest tylko dwukrotne wzmocnienie. Także przy ogólnym całokształcie zapisu na taśmie nie ma to zbytniego znaczenia. Te wartości są wartościami dla zapisu plus 2 dB. Tak, plus 2 dB. I na koniec chciałbym się odnieść do pomiarów wykonanych przez Rightmark Audio Analyzer. Tak to się powinno mówić, ostatnio mówiłem źle. Mój pomiar na oscyloskopie jest obarczony dosyć dużym błędem odczytu. Pamiętamy, że ten przebieg wibrował sobie do góry, w dół. Ja po prostu chwilową wartość poprzez zatrzymanie odczytu, poprzez zatrzymanie pomiaru, sobie spisałem to na kartce i mogłem się mylić podczas obliczania, podczas odczytywania i przeliczania potem wartości decybelowych tutaj. Ale jak widzimy, różnice nie są naprawdę ogromne. To jest odczyt z oscyloskopu 0,88 dB, 0,8 dB przez Rightmark Audio Analyzer. Tutaj mamy różnicę 3 dB, no to wynika z błędu odczytu na oscyloskopie. Tutaj mamy różnicę około 0,5 dB przy 8 kHz. No i tutaj mamy też różnicę 2,5 dB. Moim zdaniem pomiar oscyloskopem jest mniej pewny, ponieważ występują błędy odczytu, natomiast program komputerowy odczytuje wartości w czasie rzeczywistym i je porównuje i popełnia mniejszy błąd, aniżeli ja odczytując te wartości na oscyloskopie. Uważam, że pomiary wykonane w poprzednim odcinku są rzetelne, są wykonane przez program komputerowy przy użyciu dostępnych taśm wziętych z półki. W większości analogowe taśmy mam producentów japońskich. Widzimy, Sony dominuje.
Tutaj są też producent koreański, tutaj mam te niemieckie BNS-y. Rozpakowałem parę taśm do pomiarów, więc nie ma tutaj tego EMTK. No i generalnie tu są pozostałe taśmy ponagrywane już. O, to jest część kolekcji. No generalnie mogę stwierdzić, że suplement do poprzedniego filmu o taśmach magnetofonowych potwierdził moją teorię, że poziom nagrywania minus 20 dB to poziom, na którym ustawia się deki i tam taśma ma najszersze pasmo przenoszenia, natomiast przy tradycyjnie używanym poziomie plus 2 plus 4 dla lepszych taśm i 0 dB dla żelazowych, no to pasmo dosyć znacznie już ogranicza. Sam tor magnetofonu, jak widzieliśmy przy porównywaniu na deku źródło, sygnał, a taśma, odczyt taśmy, rzeczywiście tor analogowy magnetofonu jest w stanie przenieść do 21 kHz. To tyle w tym suplemencie. Na zakończenie filmu pozdrawiam Bracodrums za zwrócenie uwagi na niektóre problemy. Myślę, że ten filmik trochę wyjaśnił nieścisłości, które powstały w poprzednim pomiarze. Udział wzięli w tym odcinku oscyloskop Unity i magnetofon Technixa RSBX701. Z testu odpadł ten kompakt. Okazało się, że będę musiał do niego zajrzeć, ale w teście wzięły udział także zwykły blaszak z kartą XFI oraz program Jet Audio, który odtwarzał nam muzykę z kompaktu. Wydanego przez Hi-Fi muzykę z sygnałami testowymi. Nie robiłem testu z użyciem generatora, bo po prostu wynikało to z mojego lenistwa, nie chciało mi się zejść do piwnicy po generator, za co przepraszam. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Jestem w posiadaniu takiej oto taśmy, sygnały testowe. Zrobię odczyt na deku Sony. Jest trochę ciemne, znajdujemy się w mojej sypialni. TCK570. Taśmę wkładamy do deka. Ten wzmacniacz będzie nam tutaj mówił, co jest odtwarzane. Miły pan na taśmie podaje, jakie częstotliwości są w tej chwili odtwarzane. 25 Hz. Przeskoczmy sobie gdzieś dalej. 80 Hz. I znowu dalej. 200 Hz. Hz. I 1 kHz. Przejdziemy gdzieś na drugi skraj pasma. 2,5 kHz. Jak widzimy, ten sygnał już trochę spada. 4 kHz. Pięć kHz. 6 kHz. Poziom jest poniżej minus 4 dB. 8 kHz. 10 kHz. Minus 10 dB. 12,5 kHz. I chciałem powiedzieć, że Dolby jest wyłączone. 16 kHz.
To jest minus 20 dB. To jest oryginalnie nagrana taśma przez zakłady Stylon. 1 kHz. To jest taka taśma. I to jest właśnie ta taśma. Skoro jesteśmy już przy deku Sony, pokażę wam pewną ciekawostkę. Mianowicie automatyczne włączenie odtwarzania po przewinięciu taśmy do początku. Przytrzymujemy klawisz przewijania i naciskamy play. I dek automatycznie przechodzi do odtwarzania.